obiektów historycznych, przyroda, czyli ta pierwotna nazwa przyroda, to, co było w przyrodzie, ród był i wokół niego przestrzeń, to się nazywało przyroda. Jak określało się tą przyrodę? To jest była przestrzeń, którą człowiek o postaci, o promieniu, okręgu, a promień ten się wyznaczało tak, że jeżeli człowiek wychodził na piechotę od wschodu słońca do zachodu słońca, przebył taki promień, zatoczało się koło i to się mówiło, to jest przyroda. I proszę zauważyć, tu od razu człowiek był umiejscowany w centrum. Tu nie było jakichś niedomówień, że człowiek tam nie może się znaleźć, że nie może być. Teraz mówimy, broń Boże nie wchodzić, bo zobaczyliśmy czarnego bociana, wyznaczamy strefę, nie zbliżamy się. I co się stało? Bocian w locie zgubił jajko, czy może na paskudzie w gniazdo? Nie, no bo on od wieloleci był przyzwyczajony do kontaktu z człowiekiem i realizował każdy najdrobniejszy organizm, wszystkie swoje funkcje, bez jakichś uprzedzeń, bez chodzenia do szkoły, wszystkiego. Również ludzie wiedzieli, po co wszystko jest, jak jest. Teraz mówimy, o, znamy systematykę roślin. Ludzie, którzy tu żyli, czerpali intuicyjnie informacje z przyrody, bo tak jest wszystko urządzone. Zwierzęta, bakterie nie chodzą do szkoły, realizują perfekcyjny program. Również i człowiek był tym samym, co przyroda. Wtapiał się to, był jednością z tym. Natomiast na skutek pewnych procesów, nie wiem, czy tutaj pan moderator pozwoli mi dalej mówić, człowiek znalazł się obok przyrody, tak? Został wyobcowany, bo mówimy, ty tu bądź, a przyroda niech będzie sobie. Jakie interakcje? I jest bardzo wielu ludzi, którzy właśnie nie byli związani z przyrodą. Przyjeżdżają tu na nasze tereny, bo zostali wyobcowani ze swojego środowiska i realizują ten program, że my lepiej wiemy, mimo że tam nie byliśmy, co tu jest i jakie interakcje mają zachodzić. Kiedyś była prosta klasyfikacja człowieka, który mógł zabierać głos w prawach przyrody, czyli z tym związane, co się działo wokół jego rodu. Ten człowiek musiał posiadać założoną rodzinę wielopokoleniową, mieć swój dom, mieć swoje otoczenie przyrodnicze, żyć w zgodzie z sąsiadami, nie wywoływać konfliktów. I dopiero on był wtedy akceptowany, jego się uwzględniało, natomiast nie było takiej możliwości, że ktoś przyjeżdża i mówi, ja wiem, ty masz stać obok. Ja mogę też tu powiedzieć, aha, patrzyłem na ten komputer na witrynie sklepowej, teraz no to ja już potrafię tutaj władać nim, jak tego. No tak się nie da, po prostu trzeba tam być, realizować. I problem w sumie z całą ochroną sprowadza się do tego, że człowiek w ogólnym pojęciu nie jest akceptowalny jako element przyrody. Jego działanie, czy te pozytywne, czy negatywne, jest odbierane jako coś nienaturalnego, tak? Mimo że stwórca od samego początku wpisał go w ten świat przyrodniczy, żeby go rozumiał, szanował i nanosił korekty. Reagował odpowiednio, pozyskiwał to. Mówi się do nas, a przyroda była dzika, tu nikogo nie było, tam, to. Nie była ruszona ręką. No trochę ten obraz się nie wpisuje w logiczne myślenie. I tutaj ja pozwoliłem sobie te prawa przyrody przytoczyć. Wszystko, co żywe, nie jest wieczne. Zarówno człowiek, zwierzę czy roślina żyje określoną ilość lat. Realizując swój cel, przeznaczenie zdolne jest samo siebie powtórzyć, by zachować ciągłość istnienia. Właśnie, to jest to prawo przyrody i nie zatrzymamy tego, jeżeli chcemy zachować ciągłość istnienia. Owszem, stare drzewa nam się podobają, stare ludzie nam się podobają, ale prawo natury jest nieubłagane. Oni muszą odejść, na ich miejsce muszą wejść nowe pokolenia. A żeby nowe pokolenia weszły, muszą mieć odpowiednie zdrowe środowisko. Nie można tak mówić, że ktoś wchodzi do domu, jako młode pokolenia, tam pełno nieuprzedniętych nieboszczyków. Ja mam pszczoły, obserwuję to. To są zwierzęta pokoleniowe w ciągu roku.
pokolenia się zmieniają. Odchodzą stare, owszem, i tych starych pszczół szkoda, bo wiem, które są stare, które młode, ale oni nie pozwalają sobie, żeby zafundować taki bardak, czy tam taki stan, jak to jest. Oni czyszczą, wynoszą, przygotowują to, żeby młode pokolenie było zdrowe i mogło zająć miejsce starego pokolenia. Żywej przyrody drugie prawo jest. Bez żadnego szwierku dla kogokolwiek może wziąć wszystko to, co przyroda sama oddaje. Dojrzewa drzewo, zaczyna umierać, zabieramy go. Owoce wydały, dojrzewają, grzyby, wszystko. Proszę bardzo, niech ktoś pójdzie do parku, zbiera tam, gdzie ta ochrona grzybów czy jagód, tam czegoś takiego nie ma. Zwierzęta się wyniosły stamtąd. Wszystko się wyniosło, bo w tym pobojowisku, połomowisku ani żubr, ani jeleń, żadne zwierzę nie chce żyć. A nawet i turysta jakoś nie siada w tym połamanym lesie i nie cieszy się tym widokiem. Mimo, że nazywamy to park, najwyższa forma ochrony. W naturze wszystko od najmniejszego do największego elementu ma swoją szczególną, ważną funkcję. Jest w tym tylko jedno ale. Małych rzeczy nie dostrzegamy, dużych nie rozumiemy. I tu właśnie jest problem, że wszystko musimy połączyć w jedną całość. I ma być w tej całości człowiek, bo jeżeli go wyrzucimy, jak on dalej z pokolenia na pokolenie nie będzie się przyczyniał do normalnego rozwoju, tylko się będzie przyczyniał coraz bardziej do degradacji. Żadne formy ochrony, stawianie murów, nie murów, jeżeli człowiek nie będzie rozumny, nie nauczy się żyć w przyrodzie, nic to nie da. Ja będąc właśnie w Białowieży kiedyś na dyskusji takiej o tej funkcji przyrody i ochrony, chciałem zaprezentować swoją książkę. Tu napisałem taką właśnie książkę, Koncepcja tworzyny ekologicznej zabudowy siedliskowej. Tu są pokazane wszystkie interakcje przyrody na poziomie informacyjnym, energetycznym, jak to powinno wyglądać. I co? Myślicie, że ekolodzy mnie przyjęli? Pogonili jak zbyt tego psa, mówią, nas to nie interesuje, my chronimy przyrodę. Przepraszam. I tak jak mówiłem, no historycznie rzecz biorąc, mówimy, że przyroda była dzika. Tylko historycznie rzecz biorąc, tutaj dałem takie przykłady, może mało czytelne, ale człowiek był od nie wiadomo ile lat. Ostatnie najnowsze odkrycie właśnie w Ameryce wykopano odcisk człowieka, który liczy 3,6 miliona lat. Odkryto skamieniały pamięć, określono też no, około 3 milionów lat i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj możemy podawać różne interpretacje, historie, ale fakty, mimo że ta archeologia jest zakazana oficjalnie, no bo preferujemy model, że nikogo nie było. Ale jeżeli ludzie byli, no to nie byli ludzie, dla których, tak jak dla narodu wybranego, manna spadała z nieba, tak? Oni nie realizowali swojego poglądu, nie zaszczepiali pewnej ideologii, będąc na pustyni, gdzie poprzez odpowiednie procedury obrzezania na ósmy dzień skrzywiające algorytm ludzki, czyli codziennie kodowanie, później określili się jako naród wybrany i wyszli realizować cel. A wybrany do czego? No, napisane przecież w Starym Testamencie. Księga Powtórzonego Prawa. Rozdział 15, wers 6. I ty będziesz pożyczał wszystkim narodom. Sam od nikogo nie będziesz pożyczał. Ty zapanujesz nad wieloma narodami. Oni nie będą nad tobą panować. I właśnie ci ludzie wyobcowani, których genetyka, psychika została ukierunkowana na tworzenie sztucznego świata, realizują ten program i my pośrednio przyjęliśmy to. Natomiast człowiek był zawsze w tej przyrodzie. Korzystał w tej przyrodzie. Ja mówię, wszystko, co pływało, stało i jeździło, było z drewna. I nonsensem jest twierdzić, że las był w takiej postaci, jaki my go chcemy mieć. Po prostu człowiek go kształtował, tylko kształtował mądrze, rozumnie. I byliśmy od wieków.
a że